Siemaneczko, siemaneczko, mordeczki. Tutaj Royson. Dzień dobry. Dawno go nie było. Piękna koszulka, piękny strój. Ja nie wziąłem szalika, bo zapomniałem. Ale ja mam dzisiaj piękną, nową koszuleczkę. Tak, piękna jest. Rozbiorę się, jak na stadionie już będę. On szaliczek tutaj. Ogólnie to tak. Będę sobie niedługo kupował tą czarną koszulkę, korony. Jest bardzo ładna. Tak. Tak, teraz idziemy kupić może nie czarną koszulkę jeszcze, ale coś innego. Tak. Jak nie codziennie dostaję pod wydychy, to 5 dni. Widzowie, tylko my chodzimy, tylko ja chodzę, bo Rojka tak naprawdę wyciągnąłem o godzinie 30 przed meczem. No samo, tylko my chodzimy o godzinie 30 przed meczem. Jak byliśmy na vlogu na Śląsku, nie? To siedzieliśmy sami na całym stadionie i było nas widać. Nie, pamiętam, albo jak byliśmy na skraczeniu z Kapelami, no. Trening, no. Bo kurde, przeszliśmy 2 godziny przed. No. Idziemy do sklepu Kibica, dlatego sobie wyszliśmy, tak? No a zawsze, my zawsze sobie sprawdzamy składy, analizujemy sobie, więc i będzie nagrywane, bo nie siedzimy na młynie, więc. No. Powiedz, jaki piękny strój masz tutaj. Koszuleczka. Pokaż koszuleczkę. Z podpisami, dlatego, że mam jedną. Podpisikami. Nie, długo się zmieni, tak jest. Mam w planach kupić tą czarną i niebieską. Ta zielona mi się mniej podoba, ale może też kupię jeszcze. Albo już będę czekał na ten nowy sezon, no i no. Kupić nowe koszuleczki. A to też trzeba będzie kupić, jak będą ładne, nie? A kiedy będą? W lato? No, w lato. No, to nie, ja kupię czarne i niebieskie i kupujemy w lato. Tak. Ja kupimy teraz, ja sobie kupię jeszcze czarny, złoty. Piękna, najpiękniejsza koszulka ogólnie. Piękna tak. Jest, najpiękniejsza. Trochę kosztuje, dlatego czekamy chwilę, ale no. Idziemy. Mam dużo pamięci, dlatego będziemy nagrywać. Zostawcie lajka na zachętę. Ale tak. Ma dużo pamięci, wiatruje tak. Się w komentarzach. Zostawcie lajka. Będę miał co oglądać, bo już obejrzałem te 2 odcinki. A dzisiaj się pojawił nowy odcinek na Zizo. A wiem. Nie oglądałeś jeszcze? Byłem na premierze, no. Ale tam z klikiem, bo oglądają jeszcze te twoje poprzednie 2 filmy. Dobra, skręcamy, nie ma co. O. Miejmy nadzieję, że będzie wygrana, bo walczymy o 6 punktów, bo Piast jest przed nami, jest 15. Jak to wygramy, to przeskoczymy. Nie? To będziemy na 15 miejscu i nie będziemy chociaż z Patkowiczami. Tak jest. Trzeba się odbić, bo z tego co słyszałem, to jest ostatnia szansa trenera Leszka Ojeżdżyńskiego. Tak, że to jest ostatnia szansa. Więc jak przegra ten mecz, może nie być za ciekawie. Bierzemy lewego na trenera. Tak. I przed meczem, wczoraj chyba, przedwczoraj, no. Piast zmienił trenera, więc może być ciekawie jego debiut. Piaście. Debiuty albo są super, albo są tragiczne, więc. Mamy taką jakby przewagę, bo oni mogą jeszcze nie mieć. Tak, nie mieć przyzwyczajenia do siebie. Ale dobra, nagrywamy jak już będziemy przy sklepie Kibica, no. Albo przy stadionie. Jesteśmy. Odbijamy szczyty kadzielni. Idziemy. Oj, prawa nam zdjęli już. Musimy iść na drugi koniec. O Jezu, patrz, jak to ładnie wygląda. Ale piękny stadion. I my idziemy w prawo. I my idziemy tam, widzę, na... koło wywiadów, nie? Co? Idziemy, widzę. Piękny stadionik. I piękny rojek w tle stadionu. Idziemy. Ale z tego co widzę, to dużo osób jest, szczerze. Do uprawnionych do wejścia jest chyba 7000 na razie. No, idziemy siąść. Tego się nie spodziewał.
jesteśmy jako jedni z pierwszych, jak zawsze. Tam już jest wejście ekstra klasy, a tu jest Oskar. Znaczy, czekajcie, sprawdzę. Albo jeszcze jak nikogo nie będzie, to tu położymy, pa. O. Ale raczej będzie ktoś, nie? Tu będą wywiady, o. Najpiękniej, nie? 14? Co? Ja sobie wbijam. Trzeba zobaczyć składy. Składy? Już jest? 4 minuty. O, trener Piasta. Co sądzisz? Czekamy na mecz, widzę. A to moja koszuleczka. Czy on? W tym czarnym? W tym... Nie wiem, poczekaj. Patrz na ta miejsce. Zaczynać. Dzień dobry. Zapytowski! Numer 3 Roberto Gora. Numer 4 Piotr Malarczyk. Z numerem 7 Jakub Łukowski. Z numerem 13 Ronaldo Dykan. Numer 17 Dawid Łani. Numer 18 Bartosz Świączka. Numer 22 Adam Deja. Numer 23 Adrian Danek. Numer 26 Oskar. I numer 95 Mario Zebić. Mario? Tak, Mario Zebić. Numer 3 rezerwowy, numer 1 Konrad Forens. Numer 5 Radosław Meseweryś. Numer 6 Jacek Podgórski. Numer 8 Daniel Bartakaś. Tak jest. Ja numer 9 Adam Owczar. A mnie się nikt nie słucha. Numer 10 Jacek. Falstar, chwila widzę. Jo, dawaj. Wyprostuj. Bardziej w prawo, żeby było stojąco. Dobrze, żeś w ogóle włożył, żeby nie było odwrotnie. Marzę. Od tego statywa. Masz chłopcu piwek. O, to gdzie nasz bęben? Zaczynamy. Co jest? Co jest? Ale od razu 50 sekund. Okej.
pierwsza minuta. Korona, brońca! Z Woleja. Ale jest tak w 16 minucie. Brawo, brawo. Powiedz coś. Uwaga, teraz będzie powiedziane, kto strzelił. Chociaż drugi syn Łukowski strzela takie te gole Wolejem, nie? Zobaczymy. Kto ma 5 goli na koncie? Kto wygrywa pojedynek? Uwaga. Kto wygrywa pojedynek? Na ten moment uwaga, sprawdźmy. Dawaj. Szybko. Kto wygrywa pojedynek? Ja chciałem obstawić na koronę. Panie i panowie, 17 minuta spotkania. I gol! Na którą wygrywce! Wyszedł do bramki. Bramki z numerem 7. Łukowski! 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 Wygrywa końcowy Jastrzębice 1-0.